Jesteśmy w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. Wrzesień to jest taki czas, kiedy po wakacjach tutaj wręcz buzuje, bo wszyscy, cały zespół Centrum Nowoczesności Młyna Wiedzy zastanawia się oczywiście, co będzie się działo w ciągu najbliższych miesięcy, wielu miesięcy najbliższych w tym właśnie miejscu. Plan już jest i to bardzo szczegółowy, nawet zdradzę, że do wiosny 2020 roku, ale to, co wydarzy się w najbliższym czasie, o tym dowiemy się teraz od Marcina Centkowskiego, który jest, jak wiadomo, rzecznikiem Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. Witaj, Marcinie. Witam, cześć. Powiedz, Marcinie, co na pierwszy ogień, o czym na początku powinniśmy powiedzieć, o czym warto przypomnieć mieszkańcom Torunia? Przede wszystkim przypominamy o tym, że warto nas odwiedzić. Przygotowaliśmy wiele warsztatów zarówno dla przedszkolaków, dla uczniów szkół podstawowych, klas młodszych, jak również dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. To są trzy pracownie. Pracownia biologiczna, pracownia fizyczna i pracownia multimedialna. W każdej z tych pracowni dzieje się bardzo wiele. Mówilibyśmy o tym zapewne bardzo dużo, więc zachęcamy do tego, żeby wejść na naszą stronę internetową. Tam sobie sprawdzić to wszystko, co przygotowaliśmy, bo do tego jeszcze jest zwiedzanie z przewodnikiem, zwiedzanie interaktywnych wystaw. Mamy jeszcze weekendowe, sobotnie warsztaty. Jak rozmawiać trzeba z psem. Te pierwsze warsztaty cieszyły się naprawdę dużym zainteresowaniem. Mieliśmy komplet gości. Sam byłem na tych zajęciach, bardzo je polecam. Naprawdę dowiedziałem się kilku rzeczy, o których nie wiedziałem, ale tak naprawdę my już szykujemy się do tych dużych wydarzeń. 27 września to zawsze ostatni piątek miesiąca września, to jest Toruńska Noc Naukowców i w tym roku postanowiliśmy ponownie z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Wyższą Szkołą Gospodarki przygotować 4-godzinną zabawę nauką, podaną w nieco inny sposób, bo będą i warsztaty, będą i pokazy, prezentacje, a także zwiedzanie interaktywnych wystaw. Czyli taka szczególna noc tu w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, to też taka noc, podczas której dowiemy się m.in. tego, czym jest alkohol. Chociaż niektórym się pewnie wydaje, że wiedzą, ale tutaj będzie to bardziej naukowe podejście do tematu. To drugi raz z Uniwersytetem zmieniliśmy trochę formułę wcześniejszych prezentacji, bo to jedno z kilku wystąpień, które przygotowaliśmy w patio Międzynarodowego Centrum Spotkań Młodzieży, czyli po sąsiedzku będziemy zapraszali. Oprócz tego, czym jest alkohol, będziemy także mówili, czym jest komórka macierzysta, czym jest punkt widzenia matematyka, czym są kropki kwantowe i czy da się z nich zbudować całkiem realne telewizory oraz jak wyglądają i czy powrócą i czym są megapowodzie. I to wszystko w ciągu ilu dni? W ciągu jednego dnia, właściwie jednego wieczora, tak naprawdę 45-50 minut. Do tego oczywiście jeszcze parę innych rzeczy, ale też zachęcamy do tego, żeby wejść na naszą stronę internetową, bo tam jest komplet informacji. Natomiast co ważne, wiemy o tym, że bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się zwiedzanie interaktywnych wystaw naszego centrum. Będą 3 dwugodzinne tury. One się będą rozpoczynały o godzinie 18, 20 i 22. W tym roku zmieniamy trochę lokalizację namiotu, w którym będzie można odebrać bezpłatne opaski, dzięki którym będzie można wejść do nas do młyna. Będzie to przy budynku Centrum Innowacyjnej Edukacji, czyli nowym nabytku, w którym na początku grudnia udostępnimy wystawę dla nastolatków Ścieżki Dorastania, a też dlatego chcemy być tam, żeby łatwiej było uczestnikom Nocy Naukowców trafić do Międzynarodowego Centrum Spotkań Młodzieży, bo tam poza tym, co już sobie mówiliśmy, poza prezentacjami naukowców z UMK będą również warsztaty matematyczne przygotowane przez Uniwersytet. UKW w Bydgoszczy przygotował warsztaty, gdzie będziemy mówili o tym, jakie książki należy czytać dzieciom i młodzieży, jakie warto czytać, a do tego będą jeszcze warsztaty z wirtualnej rzeczywistości, które przygotowała Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy. Powiedz, czy kiedyś zastanawialiście się nad tym, bo jak mówiliśmy o tym programie, o tym, że tak naprawdę to jest program często wręcz na parę dni imprezy, czy zastanawialiście się nad takimi gośćmi, którzy chcieliby skorzystać z każdej możliwości, bo to jest tak, że aż jest to trudne być na wszystkich warsztatach. Czy to będzie możliwe, czy to jest tak poukładane czasowo, żeby rzeczywiście ktoś, jak pojawi się tutaj wieczorem, to żeby wziął udział we wszystkich tych wydarzeniach zupełnie bez problemu? Znaczy, my staramy się przede wszystkim pokazywać, że każdy może samodzielnie odkrywać świat nauki, sam może programować sobie ścieżkę. No, będzie trzeba dokonać wyboru. Ten wybór czasami na pewno może być trudny, czasami na pewno. Będzie na pewno trudny, bo to, co przygotowaliśmy w tym roku, to rzeczywiście można byłoby powiedzieć takim młodzieżowym językiem sztos. Natomiast no, będzie trzeba zdecydować. Z drugiej jednak strony można na przykład zrezygnować ze zwiedzania wystaw Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, bo na przykład będzie można do nas w październiku przyjść na zwiedzanie w ramach akcji Toruń za pół ceny. 12-13 października już zapraszamy. Zwiedzanie wystaw za jedyne 9 zł. I wtedy na przykład będzie można wziąć udział w tych atrakcjach, które przygotowane są w MCSM-ie. No i prawie byśmy zapomnieli. Powtórzymy doświadczenie z Beczką Pascala. To doświadczenie już miało u nas miejsce podczas Nocy Naukowców 2 lata temu. Po raz kolejny nasi przyjaciele fizycy z UMK wejdą na dach naszego budynku, to ponad 30 metrów i będą pokazywali, czy przy pomocy naprawdę niewielkiej ilości wody uda się rozsadzić takie ponad 50-litrowe baniaki. Ci, którzy już widzieli nasz plakat, tak naprawdę mogą zobaczyć część tego doświadczenia w praktyce. On już od dzisiaj wiemy, że wisi w mieście. oczywiście, więc warto naprawdę przyjść, zobaczyć. No i oczywiście będzie można zobaczyć, jak kiedyś przygotowywano się w średniowieczu do tego, żeby przechować żywność. Jak przechowywało się żywność w średniowieczu, tego również tutaj doświadczycie. Program przebogaty. Mam tutaj, to jest naprawdę tylko hasła, ale za tym idzie mnóstwo wydarzeń, mnóstwo też ludzi przygotowuje te wydarzenia i mamy nadzieję, że zechcecie skorzystać. 27 września od 18 w sumie do północy, podejrzewam, że trochę się to przedłuży, Noc Naukowców, a za chwilę o kolejnej atrakcji tu w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, która będzie na Was czekała. Właściwie tutaj akurat będziemy mówili o seniorach.